łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boża i społeczność w Duchu Świętym. Lubię to pozdrowienie, lubię to życzenie, bo ono tak trafia głęboko do serca. Moi kochani, jak pamiętacie, długo nie obchodziliśmy w naszych zborach pamiątki Wieczerzy Pańskiej. Ze względu na okoliczności. Gdyby tak rok temu, w styczniu minionego roku, ktoś nam powiedział, że w takich warunkach będziemy przeżywać kolejny rok, może byłoby nam trudno się z tym zgodzić. Ale za nami już zbliża się rok tych ograniczeń, rok tych trudności. Przyzwyczailiśmy się już do niektórych rzeczy, bo człowiek ma taką zdolność, że do wszystkiego jest w stanie się przyzwyczaić. Z trudem, ale przyzwyczai się. Niemniej jednak tęskniłem i myślę, że i wy tęskniliście, aby przeżyć te szczególne chwile pamiątki Wieczerzy Pańskiej. Pamiątki ostatniej wieczerzy. Ilekroć prowadziłem w życiu tą uroczystość, zawsze podchodziłem do tego z wielkim poczuciem odpowiedzialności. I dzisiaj podobnie. Przede wszystkim mając na uwadze słowo, które ma przygotować nas, wprowadzić pewien nastrój, zanim przystąpimy do dzielenia tych symboli. Dzisiejsze studium zatytułowałem i powiedziałem o nich już w kilku zborach. Dzisiaj chcę z wami podzielić się. Zatytułowałem trzema słowami. Tradycja, zwyczaj czy zasada? Z pewnością nie odpowiem na to pytanie, ale chciałbym sprowokować was, abyście wracając do swoich domów mieli o czym myśleć. Tradycja, zwyczaj czy zasada? Adwentyści mówią, my nie mamy tradycji. Tradycje to mają inni, czyż nie? Nawet znamy taką książkę, jaką wydaliśmy, Kościół dogmatów i tradycji. Ale czy nie mamy tradycji? Co to jest tradycja? Czym się różni tradycja od zwyczaju? Czy tradycja to zasada? A jeśli zasada jest czymś innym, czym różni się tradycja? Podpowiem wam, a potem sami dociekajcie pewnych rzeczy, rozmawiajcie między sobą. Tradycja to bardzo powierzchowny sposób zachowania. Motywacją tradycji jest postępowanie zgodnie z tym, jak postępowali moi przodkowie. Bez zastanowienia się, bez refleksji. Tak mój ojciec, tak moja babcia, tak moi przodkowie, ja też tak będę robił, bo oni tak robili. A więc jest to zachowanie bardzo, bardzo płytkie, bardzo powierzchowne. Zwyczaj to również coś pośredniego, bo z pewnością
pamiętacie od razu w swoich głowach, analizując, przypominacie sobie, że o Panu Jezusie ewangeliści zapisali, że On według zwyczaju swego w dzień sabatu zachowywał się w określony sposób. A więc zwyczaj to pewna praktyka powtarzana wciąż. Zasada to pewne prawo. Zasada to coś ustanowionego przez autorytet. Popatrzmy list Jana. List Jana. Drugi list Jana, werset szósty. Drugi list Jana, werset szósty. I tam napisane jest tak. A to jest miłość. Macie? Odszukaliście? Śledźcie w swoich Bibliach. Widzę, że niektórzy jeszcze kartkują. Chciałbym, żebyście śledzili w swoich Bibliach. Drugi list Jana, króciuteńki list, werset szósty. A to jest miłość, abyśmy postępowali według przykazań Jego. Takie jest to przykazanie, które słyszeliście od początku, aby było zasadą waszego postępowania. Aby było zasadą waszego postępowania. Mówimy o człowieku z zasadami, mówimy o człowieku bez zasad. Wiemy, co to oznacza i kiedy w taki sposób o tym mówimy. Dlatego też wybierając werset, który jest mottem naszego dzisiejszego rozważania, wskazałem na słowa Pana Jezusa, które słyszeliśmy przed chwilą. Przypomnę je. Pan Jezus powiedział: nowe przykazanie wam daję. Czy oni pierwszy raz to słyszeli? Co znaczy słowo nowe przykazanie wam daję? Dlaczego Pan Jezus nazwał to nowym przykazaniem? To też pozostawiam wam do takiej głębokiej refleksji i zastanowienia się. Bo wiecie, przyzwyczailiśmy się do pewnych zwrotów. A może nawet czasami nas irytuje, czasami denerwuje. No wciąż mówicie o tej miłości. Wszyscy mówią o tej miłości. Ale wiecie, problemem jest brak tej miłości. Brak tej miłości w naszych domach, w naszych relacjach, tych codziennych relacjach. A to jest chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo to nie jest strzelisty akt i udział raz na tydzień w społeczności. Chrześcijaństwo to jest twoje codzienne życie z Bogiem w środowisku, w którym jesteś. Dlatego jakie znaczenie w tym aspekcie uczenia nas miłości ma pamiątka Wieczerzy Pańskiej? Od czasu do czasu spotykam się z tym pytaniem, nawet spośród adwentystów. Dlaczego my Wieczerzę Pańską obchodzimy tak nieregularnie? Tak nie wiadomo kiedy. Powinna być obchodzona raz do roku. Niektórzy nawet jeszcze bardziej precyzują, w określonym dniu i to obliczanym na podstawie zmian kalendarzy księżycowych, słonecznych. Coś więcej, nawet niektórzy mówią, że powinna być obchodzona o określonej porze, czyli wieczorem, tak jak to Pan Jezus obchodził z apostołami, a nie tak sobie swobodnie. Myślę, że
przekonuje was taki argument, że gdyby Pan Jezusowi zależało, żeby ta pamiątka była obchodzona raz do roku, nie omieszkałby o tym powiedzieć uczniom. I myślę, że zgodzicie się ze mną, że apostołowie nie zapomnieliby o tym napisać. A zatem, jeśli nie zapisali takiego polecenia, to z pewnością Pan Jezus takiego polecenia nie dał. No ale pamiątka paschalna była obchodzona raz do roku, ale pamiątka Wieczerzy Pańskiej nie jest kontynuacją Paschy. To nie jest coś, co zastąpiło Paschę. Wiecie, dlaczego nazywa się ta pamiątka ostatnią wieczerzą? Z dwóch powodów. Po pierwsze, była to ostatnia wieczerza paschalna, podczas której zabijany był baranek, bo za kilkanaście godzin miał złożyć swoje życie w ofierze doskonały baranek Boży, który gładzi grzech świata. To była ostatnia wieczerza paschalna w tym cieniowo-symbolicznym kalendarzu służby świątynnej. Ale był też drugi powód, dla którego ta wieczerza była nazwana ostatnią, ponieważ był to ostatni wieczór, jaki Pan Jezus spędził z uczniami. Był to ostatni posiłek, niezależnie od Paschy, jaki spożyli razem. I dlatego jest on takim stykiem, gdzie coś się kończy, aby coś się zaczęło. Kończy się system cieniowy i zaczyna się system pamiątkowy. Wiecie, cień to jest coś, co powstaje, gdy przedmiot jest między źródłem światła a nami. Ale jeżeli my już przejdziemy ten przedmiot, to cień zostaje za nami, pozostaje jedynie pamiątka. I Pan Jezus powiedział, to czyńcie na moją pamiątkę. Apostoł Paweł podkreśla, że to nie był jego wymysł, ani też nie otrzymał tego polecenia od innych ludzi, nawet apostołów. Ale w liście do Koryntian mówi, ja od kogo to otrzymałem? Od Pana to otrzymałem, to polecenie. Paweł nie był z apostołami tego wieczoru. Apostoł Pawłowi nie umywał Pan Jezus nóg. Ale niezależnie od tego oświadczył, a ja wierzę Pawłowi, że Pan Jezus przekazał mu to, aby on przekazywał to dalej. I mówiąc o tej pamiątce, użył tego zwrotu, który bardzo dobrze pamiętamy, ilekroć z chleba tego jeść będziecie, ilekroć, to znaczy częstotliwość w tym względzie nie jest wyznaczona. To wy będziecie decydować o tym, jak często, kiedy. Odczuwamy tą potrzebę. Wiecie, słyszałem o różnych, nie będę tu przywoływał, sposobów, w jakich niektórzy dzisiaj chrześcijanie do tej pamiątki podchodzą, do tego obrządku, w sposób może uwłaczający godności. Nie będę mówił o szczegółach. Ten obrządek powinien być i ta pamiątka powinna być w sposób należyty obchodzona. W przywołanym 11 rozdziale listu apostoła Pawła do Koryntian, którego nie otwieramy, tylko pamięciowo pewną myśl podkreślę, Paweł miał pewien zarzut do wierzących w Koryncie i powiedział, że wy, gdy się schodzicie, to wieczerzy pańskiej nie spożywacie w sposób należyty, z godnością. I skutek jest taki, że jeden jest głodny, a drugi pijany.
powiecie, o, no, to aż tak źle w naszym zborze nie ma. Jeszcze do takiego, ale nie pocieszajcie się, bo to, że aż tak źle nie ma, to wcale nie znaczy, że jest dobrze. Więc zastanowimy się dzisiaj właśnie nad tym, żebyśmy czasami nie popadali w zarozumialstwo, że między nami nie doszło do takich nadużyć i takich wypaczeń, jakich doszło niestety wśród wierzących, i to bardzo szybko, w pierwszym wieku, niewiele lat po fakcie ustanowienia przez Pana Jezusa. A zatem ktokolwiek by spożywał z tego chleba i jadł z tego kielicha niegodnie, sąd samemu sobie je i pije. O, uwaga, mocne słowo. Ale podkreślam, że apostoł Paweł nie mówił niegodny człowiek, bo wiecie, niektórzy nie przystępują do wieczerzy pańskiej, argumentując, że czują się niegodni. Apostoł Paweł nie mówi o tym, żebyś niegodny przystępował, ale żebyś nie przystępował niegodnie. A więc to nie jest stan człowieka, ale sposób podejścia. Niegodny sposób to taki lekceważący, tradycyjny. Panie Jezu, kazałeś umyć nogi. Dobrze, Adam, siadaj, umyję ci nogi. Daj, wytarłem, umyłem, spełniłem. To teraz kawałeczek chlebka zjemy, podzielimy. Zrobiliśmy. Panie Jezu, spełniliśmy, co kazałeś. Mówimy, że nie mamy tradycji. A gdyby tak zamienić i powiedzieć na przykład, bo takim słyszałem, słuchajcie, mamy wieczerzę pańską w zborze, umyjcie sobie w piątek nogi w domu i już będziemy mieli załatwioną sprawę. To nie? Albo gdybyśmy tak zamienili i umywanie nóg zostawili na koniec. Nie, no, adwentyści wiedzą, że tak ma być po kolei, no bo Pan Jezus tak kazał. No dobrze, ale czy rozumiecie, dlaczego ta kolejność jest ważna? Obrządek pokory, mało, mało. Powiem wam, dziękuję Panu Bogu, że On odkrywa przed nami, doświadczam tego osobiście i tym się dzielę z wami, odkrywać chce przed nami coraz głębsze pokłady swojego przesłania. Tylko czy jesteśmy gotowi, aby przyjmować te głębsze? Wiecie, bo niektórzy spłycają i mówią, że pogłębiają. I dlatego w chrześcijaństwie niektórzy doszli do wniosku, że umywanie nóg to tak na dobrą sprawę w ogóle nie jest takie istotne. Bo my codziennie myjemy nogi w wannie, prawda, idąc do łóżka. Niektórzy to robią rano, ale troszkę nie, na wesoło. To po co? Przecież czyste mamy nogi, prawda? Zrozumiała rzecz, jak ludzie chodzili boso albo chodzili w jakichś tam sandałach, no to mieli brudne nogi, to trzeba było umyć. Ale my mamy czyste nogi. Coś więcej słyszałem. Wiecie, pierwsi chrześcijanie na pewno nie myli sobie nóg, bo nie ma o tym ani słowa w Dziejach Apostolskich, ani w listach. Gdyby myli sobie nogi, to by na pewno było tam napisane. Zresztą o umywaniu nóg to tylko jeden raz jest napisane Jan. Ani Mateusz, ani Marek, ani Łukasz o tym nie wspomina. Jak coś jest ważne, to jest powtórzone wiele razy. Ale jak coś jest raz powiedziane, to jest mało ważne. Uśmiechasz się. Kochani, Dawid powiedział,
Nie pamiętam w tej chwili, który to jest psalm, ale z pewnością będziecie pamiętali przynajmniej te słowa. Bóg raz powiedział, a ja dwa razy słyszałem. A dzisiaj jest tak, że mama mówi do dziecka 10 razy, a dziecko ani raz nie słyszy. Dzisiaj jest tak, że Pan Bóg mówi 5 razy, a człowiek ani raz nie słyszy. Dawid powiedział, Pan Bóg raz powiedział, a ja 2 razy słyszałem. I nie myślcie, kochani, że ważność słów zależy od od wielokrotności jego powtórzenia. Myślę, że rozumiemy się i że nie oceniacie ważności słów, licząc, ile razy zostało powtórzone. No bo jak 10 razy zostało powtórzone, to na pewno jest ważniejsze niż to, co tylko 2 razy. Nie. Boże Słowo jest jednakowo ważne, gdy raz Bóg powie. I dlatego, tak jak wspomniałem, gdyby Panu Jezusowi zależało na tym, żebyśmy obchodzili pamiątkę raz do roku, na pewno by to powiedział i na pewno by apostołowie zapisali, nie pominęliby tego. Ale ponieważ powiedział o obrządku umywania nóg, dlatego Jan to zapisał. Bo niektóre rzeczy rzeczywiście są powtórzone w niektórych Ewangeliach, niektóre zdarzenia, niektóre cuda są w niektórych Ewangeliach powtórzone. Niektóre rzeczy są raz powiedziane w jednej przez jednego ewangelistę, przez drugiego nie. Ale to nie znaczy, że są mniej ważne. Kochani, zatem prześledzimy w czwartek. Nałykałem się trochę zimnego powietrza podczas pogrzebu i dzisiaj troszkę wychodzi jeszcze. Prześledzimy pewne rzeczy związane właśnie z tą kolejnością i otworzymy Ewangelię Jana, rozdział 13. Te słowa bardzo dobrze nam znane, ale tu chcę, żebyśmy mieli przed sobą otwarty tekst i śledzili pewne rzeczy. Przed świętem Paschy Jezus, wiedząc, iż nadeszła godzina Jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, których byli na świecie, umiłował ich aż do końca. Co to znaczy umiłował ich aż do końca? Proste pytanie. Myślę, że krępujecie się odpowiedzieć, bo to jest takie proste i takie oczywiste. No ale podzielcie się. Tworzymy razem. Aha. Na zawsze, ale nie, no, na zawsze to bez końca. Bez względu to bezwarunkowo, ale do końca. No do końca, ale gdzie ten koniec był? No bo on nas ukochał bez końca, prawda? Ale tu mówi, że umiłował nas do końca. Aha, dziękuję. Aż do śmierci, dokładnie. Moi drodzy, Pan Jezus miał pełne prawo i możliwość, żeby na każdym etapie wycofać się i powiedzieć, tu kończę. Wiecie, chwała Panie Jezu Tobie, że nawet wtedy, kiedy wycieńczony, niewyspany, wykrwawiony, obolały, przybity do krzyża, kuszony, zejdź z krzyża, dasz dowód, to będzie miażdżący dowód, że jesteś Mesjaszem. Wtedy wszyscy się Tobie pokłonią. Panie Jezu, dziękuję. Dziękujemy, że nie zszedłeś z krzyża. Dziękujemy, że do końca nas umiłowałeś.
I Jan notuje, że ten ostatni wieczór Pan Jezus dał dowód, że umiłował nas do końca. Bo nasze zbawienie jest możliwe tylko dlatego, że Pan Jezus umarł i zmartwychwstał. No ale żeby mógł umrzeć i zmartwychwstać, to musiał się najpierw narodzić. Ale gdyby nawet się narodził i wycofałby się przed, nie chcę myśleć ani powiedzieć, co by wtedy mogło być. Panie Jezu, dziękujemy Ci. Wiemy, że Pan Jezus zlecił przygotowanie ostatniej wieczerzy, tej paschalnej, dwom swoim uczniom. Ale dał im pewne polecenie, które z pewnością troszkę zbulwersowało. I wyobrażam sobie, że ci dwaj uczniowie, którzy mieli przygotować wieczerzę w odpowiednim pomieszczeniu, w odpowiednim pokoju, oni znali dokładnie całą tradycję, wszystko, co należało przygotować. Baranka jak zabić, gorzkie zioła, chlebek przaśny, wino przygotować. To wszystko oni wiedzieli, bo rok rocznie wyrastali w tej tradycji. Ale Pan Jezus powiedział im, słuchajcie, nie zapomnijcie jeszcze o jednej rzeczy. Misę, dzwan napełniony wodą i duży ręcznik. I duży ręcznik. Ciekawe, po co Pan Jezus takie polecenie dał? Przecież nigdy przy wieczerzy paschalnej nie umywaliśmy nóg. A może tylko ręce będzie chciał umyć? Ciekawe, po co on to... Nie, no, my wiemy, że taki zwyczaj w zamożniejszych domach jest, że kiedy gospodarze witają gości, to niewolnicy na powitanie mają umyć gościom nogi. Ale to tylko w jakichś tam okolicznościach. My przecież mamy ostatnią pamiątkę paschalną. Nigdy takiego naczynia z wodą, ani takiego zwyczaju nie było. No ciekawe. A może idąc dalej, taką wyobraźnią, może rozmawiali między sobą, jak rzeczywiście Pan Jezus zamierza tutaj ten obrządek sprowadzić, to ciekawe, kogo wyznaczy do tego umywania nóg. Ciekawe, kogo wyznaczy. Czy Piotra, tego najbardziej energicznego? No, nie chciałbym, żeby mnie wyznaczył, bo to przecież nie zaszczyt. To nie zaszczyt. I tak sobie z pewnością rozważali, rozmawiali tak czy inaczej, bo przygotowanie misy z wodą, misy dzbana z wodą i prześcieradła, czy ręcznika, powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem, było czymś nowym. Nie wiedzieli po co. Przyszedł czas. Miła atmosfera. Spożywają zgodnie z dotychczasowym zwyczajem, tradycją, przygotowane wcześniej ofiarę z baranka. I ten miły nastrój przerywa Pan Jezus, wstając od stołu, zdjął swoją wierzchnią bogatą szatę. Bogatą szatę. Pan Jezus nie był w przeciętnej tunice. On nie był w byle jakiej szacie, a dowód tego jest jeden, bezdyskusyjny. Rzymscy żołnierze bili się o to, komu ona przypadnie. Gdyby to był przeciętny ciuszek, rzymskiemu żołnierzowi zależałoby na jakimś ubraniu skazańca? Oni nie byli wyznawcami Jezusa, nie traktowali tego jako relikwię, jako pamiątkę po jakimś tam skazańcu. Kochani, ta szata musiała mieć olbrzymią wartość.
Zdajcie sobie z tego sprawę. Zdjął tą szatę, przewinął się tym ręcznikiem dużym. Uczniowie zamarli. Zamarli. Nalał wody do misy i podchodzi do uczniów. Cisza. Taka jak teraz. Nie wiemy, który był pierwszy. Na pewno nie był to Piotr. Nie wiemy też, który z kolei był Piotr. Ale patrzył, jak jego koledzy pozwalają się Panu Jezusowi upokorzyć, jak pozwalają Panu Jezusowi stać się w roli sługi, w roli niewolnika. Myślą na pewno. Ale wtedy oprócz Pana Jezusa w tym gronie działał szatan. Werset drugi, jeśli macie otwarte Biblię, werset drugi. Podczas wieczerzy diabeł wzbudził w sercu Judasza, syna Iszkarioty, zamysł wydania go. Przepiękny nastrój. Bliskość Pana Jezusa nie przeszkadzała diabłu pracować wśród jego uczniów. Czy myślicie, że tylko Judasz był narażony na działanie szatana? Wszyscy? Proszę? Przekonamy się, że wszyscy byli narażeni na działanie szatana. Szatan się tam uwijał niesamowicie. Strasznie się uwijał. Zaraz się o tym przekonamy. Ale pamiętajcie, to nie był pierwszy impuls w sercu Judasza. Bo Judasz miał już plan wcześniej przygotowany. Tylko szukał sposobności, kiedy. I diabeł powiedział: Judaszu, teraz. Teraz. Tak. I Judasz mówi: tak, dobrze, zrobię to. Jeszcze moment. Za chwilę wyjdę. Więc Pan Jezus umył nogi, Judaszowi też umył nogi. Kolejność w tym momencie nie ma znaczenia. Ale wiecie, również nie ma takiej notatki, że któryś z apostołów w pewnym momencie zreflektował się i podszedł: mistrzu, nauczycielu, pozwól, ja dokończę. Zacząłeś, ale ja dokończę. Gdyby tak było, sądzę, że Jan by zapisał. Coś więcej. Żadnemu z tych uczniów nie przyszło na myśl, gdy Pan Jezus umył nogi już uczniom, żadnemu z nich nie przyszło na myśl i nie był gotowy właśnie do takiego uniżenia się, żeby powiedzieć: mistrzu, ty umyłeś nam, to teraz usiądź, ja tobie umyję. Nikt nie zdobył się na taki gest. No, cisza rozrywana tylko pluskiem wody i oddechami męskich płuc. Tak sobie to wyobrażam. Przyszła kolej na Piotra. Przyszła kolej na Piotra. I znacie te słowa. Werset szósty. Piotr mówi: nie, Panie Jezu. Nie pozwolę, żebyś się tak upokorzył przede mną. Niezależnie od tego, że moi koledzy pozwolili na to, ja na to nie pozwolę. Odpowiedział, zanim, jak myślicie,
kto te myśli Piotrowi dał? Duch Święty? Nie? Aha. Widzicie? A więc już kiedyś Piotr też usłyszał przykre słowo od Pana Jezusa. Nie rozumiesz boskich rzeczy, zejdź mi z oczu. Mocno, nie? Szatanie. I teraz, kiedy Piotr zdecydowanie mówi, ty miałbyś umywać moje nogi? Jezus powiedział, Piotrze, ty tego nie rozumiesz, co ja czynię. Jak to nie rozumiem? Co tu jest do zrozumienia? Nalałeś wody i chcesz mi umyć nogi. Piotrze, ty tego nie rozumiesz. Siostro i bracie, czyniłeś tą pamiątkę wiele razy, bo z tego, co wiem, w tej grupie również nie ma nikogo, kto podchodziłby do tej pamiątki po raz pierwszy. Ale każdy z was w przeszłości kiedyś po raz pierwszy podchodził. Pamiętacie ten dzień? Pamiętacie? Czy zapisał się w waszej pamięci, zapisało się wrażenie, jakie wtedy przeżyliście? To pierwsze? Spróbujcie sobie przypomnieć. Czy jest możliwe, żeby podtrzymać w swoim sercu przeżycie na poziomie tego pierwszego razu? Niektórzy mówią, to jest niemożliwe. Ja chcę powiedzieć, że to jest możliwe. A nawet to jest potrzebne. To jest potrzebne. Piotrze, ty tego nie rozumiesz. A czy ja rozumiem? Czy ty rozumiesz? No przecież wiemy, no to jest obrządek pokory. No dobrze, obrządek pokory. Mało. Ja też przez wiele lat zadowalałem się tym pojęciem, to jest obrządek pokory. Ale sam Pan Jezus wyjaśnia i daje pewną głębię. Powiedział, ty teraz nie wiesz, Piotrze, ale Piotra to nie przekonało i nie powie, to mi wytłumacz. Panie, to mi wytłumacz, jeśli ja czegoś nie rozumiem, to mi wytłumacz. Nie poprosił Pana Jezusa o tłumaczenie. On stał mocno na stanowisku, nie pozwolę Panu Jezusowi umywać moich nóg. I werset 8, ponownie, nawet z takim wykrzyknikiem mówi, przenigdy nie będziesz umywał moich nóg. Tak to Jan zapisał. Wierzę, że dość wiernie, chociaż w skrócie na pewno. I wtedy Pan Jezus, myślę, patrząc głęboko w oczy Piotrowi, powiedział coś, co Piotra przeraziło. I to jest istota, to jest sedno wieczerzy pańskiej, umywania nóg, przepraszam. Jeśli nie umyję twoich nóg, nie będziesz miał udziału ze mną. Wiecie, te słowa jak piorun raziły Piotra. Świadczy o tym jego reakcja. Z pewnością tam więcej jeszcze słów zostało wypowiedzianych, które nie zostały zanotowane, bo to nie jest stenogram, prawda, tej rozmowy, ale zanotowane zostały te kluczowe, te najważniejsze, ta reakcja. I Piotr słyszy, jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Piotr kochał mistrza. Deklarował swoją gotowość pójścia z nim nawet na śmierć. Choćby inni cię opuścili. Panie, ja pójdę z tobą na śmierć, Piotrze. Fajnie, ty siebie nie znasz nawet.
świat. Ty siebie nie znasz. I reakcja Piotra była krańcowo różna. Ja to często ilustruję. Wiecie, te ilustracje czasami bardziej pozostają w pamięci. Ilustruję to, wiecie, takim rycerzem, któremu dano konia i powiedzieli, siadaj na koń. No więc on się tak odbił, że tego konia przeskoczył i znalazł się z drugiej strony. I my mamy też takie skłonności, tak przeskakiwania. I Piotr tutaj też dał tego dowód, bo nie powiedział, Panie, to w takim razie umyj mi nogi, tylko zareagował, co znacie. Panie, jeśli to jest tak ważne, to nie wystarczy nogi, to umyj mi głowę, umyj mnie całego. Piotrze, nie rozumiesz. Nie rozumiesz. Ale ja maluję ten obraz, aby pobudzić dzisiaj siebie i ciebie. Czy ty rozumiesz? Bo pamiętajcie, zrozumieć istotę tego obrządku nie wystarczy raz i ja już to rozumiem na całe życie. Piotrze, nie rozumiesz. Nie rozumiesz. Kto jest umyty, nie ma potrzeby się myć, chyba tylko nogi, bo czysty jest cały. I wy czyści jesteście, ale nie wszyscy. Siostry i bracia, gdyby Pan Jezus dzisiaj wszedł na nasze zgromadzenie, co powiedziałby? Słuszny taki gest. Nie wiem. Ja też nie wiem. Ja nie chcę tutaj wchodzić w rolę. Co powiedziałby? Co powiedziałby o mnie? Nie wszyscy. Wiecie, bardzo spodobało mi się powiedzenie, nie przypisuję go sobie, powtarzam za jednym z kaznodziejów, który też mnie dużo pomógł zrozumieć pewnych rzeczy, że umywanie nóg to jest mały chrzest. Bo chrzest oczyszcza nas. To jest symbol oczyszczenia. Prawda? Całego ciała. I Pan Jezus powiedział, wy jesteście czyści, zostaliście oczyszczeni dla słowa mojego. Ale kiedy człowiek idzie drogą piaszczystą, to te nogi pył przykryje. I po takiej drodze dobrze od czasu do czasu te nogi umyć i wtedy znów cały człowiek jest czysty. Co Pan Jezus powiedziałby dziś do zboru w Wiśle? Ale kiedy dalej jeszcze Pan Jezus powiedział, jeden z was mnie zdradzi, to uwaga, wy wiecie, już znacie, że ja stawiam takie dość precyzyjne pytania. Jakie pierwsze pytanie postawili uczniowie, gdy usłyszeli, jeden z was mnie zdradzi? Źle. Źle. Dorotka nie pamięta. Pamięta, tylko się teraz krępuje. Źle, my przeskakujemy. To jest drugie pytanie. Pierwsze pytanie w 13 rozdziale Ewangelii Jana mamy zapisane. 21 i 22 werset. Po tych słowach Jezus wstrząśnięty do głębi oświadczył, mówiąc, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie wyda. Wtedy uczniowie spojrzeli po sobie w niepewności. O kim też on mówi? Kogo ma na myśli? Czy Piotra tego porywczego? Czy Tomasza niedowiarka, sceptyka? 23 werset. A jeden z jego uczniów, którego Jezus miłował, siedział przy stole przytulony do Jezusa. Skinął więc na niego Szymon Piotr i rzekł, zapytaj, kto to jest? O kim mówi?
Czy to starszy zboru? A może sekretarz? A może pastor? A może organista? O kim on mówi? I żaden z ewangelistów nie zapisał wszystkich słów, ale po pewnym czasie, gdy Pan Jezus z nimi jeszcze tak serdecznie rozmawiał, zrozumieli, że potencjalnie zdrajcą może być każdy. Ja też. I wtedy postawili to pytanie już w zupełnie innym tonie. Panie, czy to nie ja? Czy to nie ja? Bracia i siostry, to jest niezmiernie wymowna rzecz. Ale wracam do tego, żebyśmy zrozumieli, uświadomili sobie, że umywanie nóg, umycie nóg, to jest dowód społeczności, to jest wyrażenie pragnienia społeczności z Chrystusem i społeczności wzajemnej. Bo wtedy, kiedy Pan Jezus umył nogi, zasiadł z powrotem przy stole, zdjął to prześcieradło, ubrał się w swoją dostojną szatę i dał im kilka poleceń. Dałem wam przykład. Ale ten przykład nie polegał na tym, że zawsze wyznaczcie jednego i niech ten jeden potem umyje wszystkim nogi. Nie. Dałem wam przykład tak jak ja wam, to teraz wy sobie nawzajem. I myślę, że rozumiemy to słowo bardzo precyzyjnie. Nie da się precyzyjniej tego powiedzieć. Sobie nawzajem macie umywać nogi. A więc umycie nóg. Niezależnie od tego, ja nie pomniejszam znaczenia obrządku pokory, ale coś głębiej. Ono ma zbliżyć nas, ono ma związać nas z Chrystusem. Ono ma wzmocnić tą więź, która może w tej codziennej wędrówce została troszkę rozluźniona. Ona ma wzmocnić więź z braćmi, z siostrami. Moi drodzy, ze smutkiem to powiem, ale bywa tak, słyszałem to, ja z tym bratem nóg sobie nie umyję. Ja z tą siostrą nóg sobie nie umyję. To jest smutne. Więc umyję sobie z inną, umyję sobie z innym bratem. Umyłem, Panie Jezu, spełniłem to, co mówiłeś. Jak dobrać? Kto z kim? Kto to ma wyznaczyć? Moi drodzy, umywanie nóg jest wyrazem więzi, wyrazem społeczności, wyrazem woli, tak jak chrzest jest wyrazem woli. Panie Jezu, ja chcę, ja oddaję się Tobie. Ja oddaję się Tobie. Dlatego umywanie nóg jest małym chrztem potrzebnym nam ze względu na naszą codzienną podróż po zakurzonej drodze. Zakurzonej grzechem. Moi drodzy, zanim Pan Jezus rozdał chleb, to umył nogi. Dlaczego? Bo czego z kolei symbolem jest chleb? Ciała, dobrze. Mało. Życia, mało. Co jest zawarte? Widzicie, my na ogół na pierwszy rzut odpowiadamy to, co przychodzi nam pierwsze na myśl. A pewne informacje, które są gdzieś tam, są w pamięci, ale nie przychodzą nam na myśl, dlatego że je nie doceniamy. Proszę? To raczej chrzest i umywanie nóg.
pewnością tak, ale czego symbolem według słów Jezusa, czego symbolem jest Jego ciało? Moi drodzy, widzicie, proszę? Nie? Nie? No tak, ale to są wszystko pewne slogany, które powtarzamy. Otwórzcie Ewangelię Marka, rozdział 10. Ewangelię Marka, rozdział 10. I tam werset 44 i 45. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym wszystkich, albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu. To słowo powtarzane jest jeszcze kilka razy w Nowym Testamencie. Kochani, co to jest okup? Kto płaci okup? Komu płaci okup? Za co płaci okup? Pozostawiam was z tymi pytaniami, prowokując, jak wrócicie do domu, żeby pewne rzeczy rozważyć. Podpowiem mimo wszystko jednak, muszę, bo mi to jest konieczne, żeby dojść do tego trzeciego symbolu kielicha. Chleb, który Pan Jezus niejako utożsamił ze swoim ciałem, powiedział, że to jest cena okupu, która jest oddana nie za wszystkich, za wielu. Za wielu, to sam Pan Jezus powiedział i ja wierzę, że Marek napisał prawidłowo. Dlatego, że ta cena okupu jest zapłacona za tych, którzy wcześniej wyrazili pragnienie: Panie Jezu, ja chcę być z Tobą. Bo Pan Jezus przyszedł wykupić nas z niewoli, bo byliśmy zamknięci w niewoli przez okupanta, przez terrorystę, przez zaborcę. I Pan Jezus nie przyszedł z armią niebiańskich aniołów, żeby teraz odbić jeńców, żeby odebrać jeńców, tylko Pan Jezus jako król przyszedł do okupanta i mówi: słuchaj, ja chcę zapłacić cenę za niewolników, aby zostali uwolnieni. Aby zostali uwolnieni. Chleb jest symbolem okupu złożonego przez Pana Jezusa, zapłaconego. Dlatego on jest często nazywany również odkupicielem, a zbawieni są częstokroć w Biblii nazywani odkupionymi albo wykupionymi, bo została zapłacona cena. I to cena za wielu. Za wielu. Tylko tych, którzy wyrazili swoje pragnienie wcześniej przez chrzest, umywanie nóg, jako potwierdzenie, jako kontynuację tej woli bycia w społeczności z Nim, bycia w społeczności z braćmi i siostrami. Kochani, czy nie nosicie czasami w swoim sercu urazów, o których powiedziałem? Z tym bratem nie umyję nóg, z tamtą siostrą nie umyję nóg. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, abyście dawali dowód tej miłości. Aha, i teraz rozdał chleb tym, którzy to wyrazili, nie wyłączając Judasza. Bo wiecie dlaczego? Dlatego, że Judasz był dwulicowym. On wyraził pragnienie: Panie Jezu, ja chcę. Ale diabeł usilnie pracował. Pracował nad sercem Judasza, pracował nad sercem Piotra, ale czy pozostali uczniowie byli wolni od pracy? Nie. A czym się wyrażała praca diabła nad pozostałymi uczniami? To później, ale tam w Wieczerniku. W
tak podniosłej atmosferze, w tak podniosłej atmosferze, oni wciąż myśleli, kto w Królestwie Bożym będzie ważniejszy. Oni wciąż myśleli, jak obwołać Jezusa królem. Kilka dni temu triumfalnie wjechał do Jerozolimy. Kandydat na króla. Kiedy wreszcie będzie królem? Oni cały czas. I dlatego, że oni nie rozumieli, oni ciągle myśleli po ludzku. Gdy przyszedł decydujący moment, to co siostra mówi, rozpierzchli się, uciekli. Nie przyznali się. Zawiedli się, bo oni myśleli, że będzie królem. A on się nawet nie bronił. On się nawet nie bronił przed pojmaniem. I teraz zauważcie, gdy zostały umyte nogi, gdy Pan Jezus dał chleb jako dowód, zapłaciłem za ciebie, Adam, cenę. Zapłaciłem za ciebie, Dorotko, Władek, Artur, każdy po imieniu. Zapłaciłem za ciebie. Ten chleb jest dowodem, że zgadzasz się, że Pan Jezus zapłacił okup. To teraz jesteś wolny. Teraz jesteś wolny. Wiecie, niewolnicy, jak uciekali od swoich panów, stawali się wolni? Nie. Niewolnik, aby stać się wolny, musiał zostać wykupiony albo łaskawie uwolniony przez swojego pana. Ale myśmy byli w niewoli u szatana, który nie jest łaskawy, żeby swoich niewolników obdarzyć aktem wolności. Zrozumcie, kto jest okupantem. I została zapłacona cena. I teraz, czego symbolem jest kielich? Czego symbolem jest ten napój, bo nie o naczynie chodzi? Proszę? Mało. Czego symbolem jest kielich? Wy to znacie i tylko widzicie, że my tego nie doceniamy, dlatego gdy dochodzimy do takiego konkretnego rozważania, to nie przychodzi nam na myśl to. Nowe życie. Nie. Cierpienie. Nie. Nie. Uwolnienie to jest chleb. To jest chleb. Proszę. Wspólnoty to jest umywanie nóg. Przebaczenie. Nie, to już w chrzcie, w umywaniu nóg. Tam jest pojednanie, tam jest przebaczenie, tam jest... No, kto jeszcze? Nie? No oczywiście, oczywiście. Ewangelia Mateusza, Marka, Łukasza podobnie te słowa oddaje. 26 rozdział Mateusza, werset 27. Mateusz 26-27. Przecież wy te słowa znacie, były cytowane, a teraz, kiedy dochodzimy do sedna, nie umiemy ich gdzieś tam związać. Potem, mamy wszyscy, widzę, potem wziął kielich, podziękował, dał im mówiąc, pijcie z niego wszyscy, albowiem to jest krew moja nowego testamentu, która wylewa się i znów za wielu na odpuszczenie grzechów również. Ale moi drodzy, przede wszystkim to jest krew nowego testamentu. Testament jest specyficznym rodzajem przymierza. Tu nie chodzi o jakieś przymierze. Tu został sporządzony testament. A wiecie, testament
nie jest prawomocny, dopóki żyje ten, kto testament sporządził. A więc, moi drodzy, pamiętajcie, że testamentu nie można sporządzać z niewolnikiem. Niewolnik nie ma prawa dziedziczenia. Testament daje prawo dziedziczenia, ale tylko ktoś wolny może dziedziczyć. Tylko wolny może dziedziczyć. A więc zauważcie, ta kolejność nie jest przypadkowa. I my powinniśmy zgłębiać. Z pewnością to, co poruszyłem dzisiaj, nie jest wyczerpującym jeszcze. Pan Bóg ma przed nami do odkrycia kolejne rzeczy. Ale żebyśmy wiedzieli, że to nie jest tradycja. Że to nie jest jakiś tam zwyczaj. Pan Jezus zawarł tutaj głęboką lekcję. Że najpierw zwraca się do człowieka, czy chcesz być ze mną. Wielu ludzi chce być z Panem Jezusem. Wielu ludzi chce być z Panem Jezusem. Judasz też chciał być z Panem Jezusem. I Pan Jezus go nie odtrącił. Tylko nad tymi, którzy chcą być z Jezusem, diabeł pracuje w swej pracowitości, stara się dorównać Panu Jezusowi, tylko w drugą stronę. I teraz ci, którzy chcą, zostają wykupieni. Zostaje zapłacona cena. Jesteś wolny. A teraz, jako wolny, wręczam ci testament. Masz prawo dziedziczenia. Masz prawo dziedziczenia. To jest przesłanie, jakie Pan Jezus zawarł w tym obrządku, który ustanowił na swoją pamiątkę. Na swoją pamiątkę. I dlatego Paweł powiedział, ilekroć z chleba tego jeść będziecie i z kielicha tego pić będziecie. Moi drodzy, to nie jest dogmat. Jako zbory szanujmy się nawet wzajemnie, gdy jedni przyjmują z rozdzielonych naczyń, inni chcą mieć udział we wspólnym kielichu. Biblia nie daje nam podstawy. Ten zwrot, że Pan Jezus podał kielich i powiedział pijcie z niego wszyscy, nie jest wystarczającym dowodem, że apostołowie pili wszyscy z jednego naczynia. Tak to jest, było, tak rozumiane jest, ale to nie jest stuprocentowy dowód, że autentycznie pili z jednego. Ale jeśli mamy takie przekonanie, uszanujmy tą jedność. To nie musi nas dzielić. Jeśli pozwolimy Panu Jezusowi wypełniać nasze serca miłością. Dlatego nowe przykazanie daję wam, abyście się społecznie miłowali. Bo ludzie mają po tym rozpoznać, że jesteście uczniami moimi. Wiecie, Pan Jezus ten aspekt podniósł jako znak wyróżniający. Ale niestety nie to nas wyróżnia. Nie to nas wyróżnia. I dlatego nie czujcie się lepiej, że w naszych zborach nie ma takiego sytuacji jak w Koryncie. Bo w naszych zborach brakuje nam właśnie tego znaku wyróżniającego miłości wzajemnej. Ale do miłości nie da się nikogo zmusić. Miłości nie da się narzucić. Miłości nie da się uchwalić na Radzie Zboru, ani na zebraniu zborowym. Wiecie o tym. Kochani, myślę, że Duch Święty przygotował nasze serca ku temu, aby teraz nieco głębiej spojrzeć na te czynności, które są nam znane, tak jak apostołom były znane czynności związane z Paschą, z ofiarą paschalną. I dlatego proszę was, to jest mój stały punkt, ilekroć w zborach przewodniczę i prowadzę tą uroczystość. Proszę was, gdy za chwilę rozejdziecie się do pomieszczeń,
gdzie będziemy umywać sobie wzajemnie nogi. Proszę was, gdy przyklękniesz czy przykucniesz, aby umyć nogi swojemu bratu, umyć nogi swojej siostrze, wyobraź sobie, że umywasz nogi Panu Jezusowi. To nie ja wymyśliłem, ale Pan Jezus powiedział i wy to znacie. 25 rozdział Ewangelii Mateusza, przypowieść o sądzie ostatecznym. Pan Jezus powiedział wtedy, cokolwiek uczyniliście lub cokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, to komu uczyniliście? To Pan Jezus powiedział. Dlatego proszę, nie koncentruj się na tej wodzie, czy ciepła, czy zimna. Ale skoncentruj się i pomyśl, że w osobie twojego brata, w osobie twojej siostry umywasz nogi Panu Jezusowi. A gdy zamienicie się i usiądziesz na krześle i włożysz swoje nogi do misy, pozwalając umyć swoje nogi, przymknij swoje oczy, żeby nie przeszkadzała ci postawa tego, który myje twoje nogi, i wyobraź sobie, że twoje nogi myje ci Pan Jezus. Bo On dzisiaj fizycznie nie jest obecny z nami, ale On utożsamia się ze swoimi uczniami, ze mną i z tobą. Wyobraź sobie, że to Pan Jezus schyla się, przyklęka, aby umyć tobie nogi. Co za zaszczyt. Uczniowie tego nie rozumieli. Może i ja wiele lat nie rozumiałem. Ale gdy zrozumiałem, zupełnie inaczej to przeżywam. I powiem wam, że mimo wielokrotnego powtarzania tej pamiątki, to podejście pozwala utrzymać przeżycie na tym poziomie pierwszego doświadczenia. Bo Pan Jezus po to nam ten obrządek zostawił, abyśmy doświadczyli czegoś więcej, niżeli tylko jakiegoś, ja wiem, wrażenia. No, przeżyliśmy kolejny raz pamiątkę Wieczerzy Pańskiej. Niech Bóg błogosławi, a Duch Święty niech uzupełni to, czego ja nie dopowiedziałem. Niech uzupełni w waszych sercach, aby ten dzisiejszy dzień i udział w tej pamiątce pomógł nam miłość stosować jako zasadę naszego postępowania. Amen.